Na program zaprasza John Deere, producent kosiarki samojezdnej X350R. Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Rozumiem, że macie wpływ na to, jak to wszystko tu wygląda, ale wpływu na pogodę nie macie. Dzień dobry. Jeszcze nie. Próbujemy to zrobić, ale jeszcze nam się nie udaje. Wchodzimy do domu, czy zostajemy na zewnątrz? No to dobrze. Zapraszam serdecznie. Nasi goście to Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu i Bartłomiej Oleszek, Muzeum Etnograficzne w Toruniu także. Kiedy wjeżdżaliśmy z Tomkiem Organkiem, właśnie mówi, zobaczcie, to jest świat, inny świat w innym świecie. No tak, tak się złożyło, że tuż przy gotyckiej starówce toruńskiej, wpisanej na listę UNESCO, powstało Muzeum Etnograficzne z parkiem etnograficznym, czyli przenosimy się z gotyku średniowiecza na wieś XIX-wieczną i możemy oglądać, jak ludzie żyli wtedy. Wtedy, czyli mamy wiek XIX, w Toruniu wygląda to właśnie w ten sposób, tak? No, w okolicach Torunia, bo muzeum jest w całym regionie, kilka regionów tutaj pokazujemy etnograficznych, aż do Kaszub dochodzimy, więc... A jak wy się macie z Kaszubami? Bardzo pozytywnie, tak. My się mamy bardzo dobrze z każdym regionem. Tak. Kujawy i Pomorze, z czym należy kojarzyć? No, Kujawy i Pomorze. To jest województwo tak naprawdę złożone z kilku regionów historycznych i etnograficznych. I są bardzo różne tradycje. Różnorodność jest ogromna. Kujawy, Pałuki, Ziemia Chełmińska, Ziemia Dobrzyńska, Bory Tucholskie, Kociewie. No tak. To wszystko tworzy taki konglomerat różnych tradycji. Ale to się dzieje w sumie na, powiedzmy, niedużym terenie, ale jednak nawet te nazwy, które pan wymienił, tak, to jest z kolei też inna tradycja, inna kultura, trochę nawet inny język czasami. Tak, tak. Tak, tak, to się wszystko zgadza. To były wpływy mazowieckie, właśnie kaszubskie, pomorskie i wielkopolskie. To wszystko się tutaj tak mniej więcej mieszało. Więc mamy taką różnorodność, wielokulturowość polską. A do tego dochodziły jeszcze tradycje oczywiście obcoetniczne, no tak, bo bardzo duża była tutaj osadnictwo tak zwane holenderskie, czyli osób pochodzenia niderlandzkiego i niemieckiego. Zresztą rok temu otwieraliśmy specjalne muzeum, które jest kilkanaście kilometrów stąd, poświęcone właśnie kulturze holenderskiej, żeby upamiętnić obecność tych osadników, którzy migrowali na ziemię polską. Z Stawkiem Organkiem rozmawialiśmy przed momentem o tym, że świat jest taki, że w wielu miejscach dąży do pewnego ujednolicenia, a on przecież historycznie był bardzo różnorodny, także tutaj, prawda? Tak, rzeczywiście, architektonicznie i etnicznie i kulturowo. I myślę, że bardzo fajnie widać to w naszych skansenach, w których zatrzymujemy i kawałki architektury i kultury i przy okazji różnych imprez rekonstruujemy różne zwyczaje i obrzędy towarzyszące świętom, czy to chrześcijańskim, czy obrzędom związanym z tradycyjnym rokiem rolnym, czyli zbiorów, siewu i nawet dbacie o to, żeby kwiaty były w oryginale i wciąż świeże. Zdecydowanie. Tak. Kto jest waszym gościem tu? To znaczy, kogo chcielibyście tu widzieć i kto do was przychodzi, żeby poznać tę kulturę? Co roku odwiedza nas ponad 30 tysięcy turystów. W Toruniu, który jest szpikowany różnorodnymi atrakcjami turystycznymi, to jest bardzo dobry wynik. Bardzo się cieszymy z tego i odwiedzają nas właściwie wszyscy. Odwiedzają nas turyści zagraniczni, odwiedzają nas turyści z regionu i z sąsiednich województw. I mamy też specjalną ofertę dla dzieci i bardzo dużo szkół odwiedza nas na takich zajęciach, które uzupełniają programy edukacyjne w szkole. Właśnie o takie wizyty w terenie, w skansenie, gdzie można dotknąć, powąchać, posmakować. Bo skansen w Polsce wiele razy brzmiało to pejoratywnie, znaczy skansen wchodzimy, nie dotykamy, bo się zniszczy, ale dzisiaj z kolei te dzieci, o których mówicie, to pokolenie, które przychodzi, ono chce dotknąć, ono chce sprawdzić. Na różnych warsztatach musimy po prostu bardzo różnorodne techniki edukacyjne stosować, żeby zachęcić dzisiejszego młodego odbiorcę przygotowanego, tak naprawdę wychowanego na
innych... Na technologii. Na innej technologii, tak. Oczywiście. Jesteśmy w trakcie takiego dużego projektu digitalizacji. Właśnie chcemy w przestrzenie skansenów wprowadzić w taki tryb 2.0, to znaczy chcemy uruchomić aplikacje, dzięki którym młodzież, ale też i zwykli turyści będą mogli dzięki rozszerzonej rzeczywistości uzupełnić sobie te niektóre aranżacje albo zobaczyć, jak wyglądał na przykład strój mieszkańca takiej zagrody. Skansen 2.0, to brzmi naprawdę fajnie. Tak. Szczególnie, że dzisiaj też to pokolenie, które wyrosło na technologii, ono lubi łączyć wirtual z realem, ale takim realem właśnie, że ono wejdzie do tych waszych chat. Wiem, że wczoraj ekipa, kiedy przyjechała tutaj przygotowywać program, miała okazję wejść do środka, zobaczyć i to wygląda przecudnie. Łatwo było zebrać te wszystkie rzeczy tak, żeby spokojnie sobie były w miejscach, w których powinny być? No, to nie jest łatwe, tak? To jest lata pracy, tak? Muzeum ma w tej chwili 60 lat, w tym roku obchodzimy jubileusz i to jest tak naprawdę lata pracy pokoleń etnografów, którzy tutaj pracowali, tak? Bo to są częste wyjazdy na wieś, chodzenie po strychach, co bardzo lubimy zresztą, bo to jest bardzo przyjemne. Co robisz? A byłem dzisiaj na 10 strychach. Tak. Ale znalazłem naprawdę dużo fajnych rzeczy. Otóż to jest właśnie tak. Tak to wygląda. A chętnie dzielą się, albo dzielili, bo nie wiem, czy to jest proces, który został zakończony, czy cały czas trwa, mieszkańcy z wami, żebyście wy mogli to pokazać innym. No to różnie bywa oczywiście. Tak jak spektrum charakterów ludzkich jest szerokie, to tak się spotykamy. Tak? My jesteśmy przygotowani na rozmowę z każdym, niezależnie co on tam sobie wymyśli. Ale cieszymy się, że jest bardzo dużo darów do muzeum. Ludzie są tacy, którzy chętnie oddają coś dla upamiętnienia, coś, co im jest niepotrzebne już tak naprawdę. I to jest bardzo fajne, no bo no, pokazuje też, jednak w muzeum, żeby kupić obiekty, to trzeba tych pieniędzy, no tak. Wiadomo, że tych pieniędzy dużo nie ma. Czy dobrze widzę, że to jest chata przed położeniem na niej strzechy, tak? To tak wygląda, bo no, jeżeli chodzi o w ogóle różnorodność budownictwa tu była ogromna, tak? Były strzechy takie najbardziej popularne, ale były właśnie też takie deski kładzione po prostu. No bardzo różnie to wyglądało w różnych regionach, w różnym czasie, więc dlatego tutaj w naszym parku pokazujemy tą różnorodność, tak? Żeby to wszystko pokazać. A w wersji skansenu 2.0 będzie jeszcze więcej różnorodności? Będzie jeszcze więcej. Ta chata jest przykładem chaty bezkominowej, tak zwanej kurnej chaty, więc być może zaaranżujemy coś na wzór dymu ulatującego z tego domu, żeby zobaczyć, jak... Musimy się starać i musimy wciągać młodych, bo rzeczywiście to, że to jest autentyczne i to można zobaczyć, to jest jakby pierwszy krok. Drugi jest taki, żeby dotrzeć do nich właściwymi metodami. I żeby... To są ludzie, którzy wracają, to znaczy zainspirowali się i później wrócą, czy to są zwykle jednorazowe wizyty? Wracają na te lub nasze inne wydarzenia, bo oczywiście skansen to jest jedna część naszej działalności. Przedstawiamy też wystawy stałe i czasowe i mamy oczywiście grono stałych bywalców, którzy odwiedzają wszystkie nasze 3 skanseny, nasze wystawy, ale mamy też takich incydentalnych gości, zwłaszcza jeśli są to turyści z innych województw albo z innych krajów. A te inne kraje to jakie? No, kraje to bardzo różnorodne, tak? Turyści do Torunia przyjeżdżają z Niemiec, przede wszystkim z Holandii, z Francji, z Hiszpanii, bardzo dużo turystów. No więc to wszystko się tutaj także odbija. Tak? Ale to jest turystyka historyczna dla nich, czy oni po prostu przyjeżdżają do Torunia, oglądają Kujawy, Pomorze i wiedzą, że żeby zobaczyć kawał historii, to właśnie w takim miejscu powinni być? Też z takiego feedbacku, który mamy gdzieś w mediach społecznościowych, to widać, że turyści szukają też takich nieoczywistych szlaków. Chcą zobaczyć w Toruniu Kopernika, posmakować pierników, a potem zobaczyć coś innego. Zamiast Starówki wybrać bydgoskie przedmieście, a zamiast ścisłego centrum skansen w pobliżu. Także to są też tacy poszukiwacze innych atrakcji. A teraz jak zobaczą, to już skansen 2.0 w ogóle. Będą siedzieli w Paryżu i będą w skansenie 2.0 w Toruniu jednocześnie w aplikacji. Tak. Ja muszę powiedzieć też, że nam zależy bardzo na tym, żeby przyciągać bardzo różnych odbiorców. Dlatego na przykład na wystawach czasowych pokazujemy bardzo często nieoczywiste tematy, przekrojowe, sięgające do kultury współczesnej, do kultury popularnej. Stąd czy pokazujemy też w kontekście naszych zbiorów dzieła sztuki współczesnej. Dlatego, żeby przyciągnąć także odbiorców, którzy chodzą na przykład do Galerii Sztuki Współczesnej, do Filharmonii, żeby jakby znaleźć... Taką... Czyli musicie w sumie na tym rynku kultury, sztuki konkurować cały czas. No, coś wymyślać, kombinować. Tak. No ale też chcemy być
nowocześni w jakimś sensie. Tak? No, inaczej nie się możemy, to, musimy iść do przodu, nie możemy stanąć w jakimś miejscu. Czyli można dotknąć wszystkiego u was, tak? Tak, tak się przymierzyć można wszystko? Realnie czy tylko wirtualnie? Prawie wszystko. Tak, powiedzmy, prawie wszystko. No trochę niestety przepisy też są takie, że nie zawsze wszystko można, tak? To jednak jest pewne sztywne zasady są w muzeach, tak? No ale tam, gdzie możemy, to staramy się je poszerzać. I od tego też mamy zajęcia, kiedy przygotowujemy specjalnie takie pokazy na to, żeby móc coś wykuć, wystrugać, posiać, posadzić. No to wtedy można to zrobić. I nagle wszyscy widzą, że to się da, albo tak, że tak, to działało, że jest jakiś świat. Nie trzeba kupować. Można się skaleczyć, albo coś wyrośnie. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Natomiast naszych widzów chciałbym zabrać teraz do środka dosłownie. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak te chaty wyglądają tam w środku. Sami zobaczcie, bo to naprawdę może być wciągające i kiedy, tak jak mówili przed momentem nasi goście, będziecie tutaj w Toruniu, a będziecie szukali czegoś nieoczywistego, no to dajcie się skusić na to miejsce w środku miasta. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Na program zaprosił John Deere, producent kosiarki samojezdnej X350R.